Twierdza Osowiec to jedno z najbardziej interesujących na Podlasiu miejsc związanych z wojną. Naszą wycieczkę rozpoczynamy w pociągu relacji Białystok-Osowiec, przyglądając się modernizacji peronów pierwszego i drugiego na odnowionym dworcu kolejowym. Trasa pociągu przebiega przez malownicze łąki i pola uprawne. W oddali można dostrzec radiowo-telewizyjne centrum nadawcze w Krynicach, którego siódmy co do wielkości w kraju maszt wznosi się 331 metrów ponad poziom terenu. Obiekty obronne składające się na kompleks twierdzy Osowiec powstały w XIX wieku. Położona w przewężeniu Doliny Biebrzy stanowi obecnie popularną atrakcję turystyczną. Ścieżka edukacyjna Biebrzańskiego Parku Narodowego znajduje się poza zamkniętym terenem wojskowym. Jej niezaprzeczalne piękno widać w różnorodnych napotkanych formach flory i fauny. Ruiny budowli obronnych znaczą leśny szlak pieszy. Porośnięte mchami stojące w ciszy lasu ceglane i murowane konstrukcje tchną mrokiem i tajemnicą. Tknięte zębem czasu wejście do znajdującej się na szlaku otwartej budowli zieje ciemnością. Na ścianach można dostrzec napisy w języku rosyjskim, upamiętniające ważne dla stacjonujących tu niegdyś żołnierzy daty i wydarzenia. Przejmujące zimno i panująca tu wilgoć są idealnym miejscem na bytowanie komarów. Obiekt ma formę tunelu, rozgałęziającego się w jedną stronę na nieliczne pomieszczenia. Służył wraz z dwiema innymi tego typu konstrukcjami jako schron baterii artylerii. Wybudowano go w latach 1912-1914 dla ochrony żołnierzy i ich sprzętu przed pociskami. Śmierć niemieckim okupantom. Taki napis widnieje na końcu tunelu, skąd ponownie można wyjść na leśną ścieżkę. Osowiecki szlak pieszy to nie tylko budowle obronne, ale także zbiór fascynujących punktów widokowych. Platformy i wieże pozwalają na obserwację szczególnie pięknych zakątków Biebrzańskiego Parku Narodowego. Thank you.
Niezwykła przyroda, fascynująca historia i atrakcyjne położenie Osowca zachęcają do odwiedzenia tego miejsca.